Cześć, Anna Hoi z tej strony. Jest późno, więc nie będę tego filmu robić. No nie będziecie mnie widzieć, natomiast możecie popatrzeć sobie tutaj na obrazek, proszę bardzo. Jest bardzo apel po tego artykułu, który przeczytam. Będzie to taki apel, odezwa, tak bym to nazwała, pana Białczyńskiego sprzed kilku lat. Ale uważam, że bardzo a propos i bardzo na czasie. A tutaj mamy co? Sienkiewicz w pustyni i w puszczy. I uważam, że to w pustyni, no jeżeli jest pustynią, można nazwać stepem, a puszczą nasze bory, to będzie a propos tego artykułu, który będę czytać. A tutaj mamy słonia. Słoń, słuchajcie, największe zwierzę lądowe. Tak, z tego co mi wiadomo. No i myślę, że to będzie dobra metafora w tej chwili dla Słowian. Okej, zaczynamy. Odezwa pana, to jest z bloga pana Białczyńskiego, załączę link. Teraz będzie trochę szokująca pierwsza konstatacja, która pozwoli pójść dalej wszystkim, którzy zechcą i potrafią. Uznanie istnienia spajającej wszystko niewidzialnej eterycznej energii, ciemnej materii i ciemnej materii powoduje daleko idące reperkusje dla jakiegokolwiek sposobu postrzegania działania wszechświata, a co za tym idzie, jego dotychczasowych przeszłych dziejów i jednocześnie przyszłości. Pociąga ona bowiem za sobą uznanie jej inteligencji oraz istnienia planu, a więc zamiaru takiego, a nie innego ukształtowania świata materialnego. Uznanie istnienia ukrytych w świętej geometrii proporcji oraz opartych na tych proporcjach konstrukcji prowadzi z kolei do logicznego wniosku o holograficznej naturze wszechświata, która zawiera istotnie zapisy całości w szczegółach, mikrocząstkach współtworzących tę całość. Uznanie inteligencji spoiwa wszechświata, eteru, światła świata i jego rudymentarnego, immanentnego, organicznego związku ze świadomością, współdrgania, empatii, kształtowania materii w inteligentnej odpowiedzi na bodziec myślowy, niematerialny, do tego z natychmiastowością przeczącą teorii względności Einsteina, jest nie tylko potwierdzeniem słuszności metaparadygmatu świadomości w stosunku do świata materii i uznaniem filozofii Immanuela Kanta za prawdziwą. Uznanie tych powyższych faktów pociąga za sobą przewrót w myśleniu i w postrzeganiu całej przeszłości materialnej Ziemi. Narzuca też ono konieczne, świeże spojrzenie w planowaniu wspólnej przyszłości człowieka i planety, która jest jego macierzą, ojczyzną, a jednocześnie wytworem tej samej świadomości nieskończonej. I druga informacja, pozornie mniej szokująca, lecz dla niektórych także trudna do odkrycia i przyjęcia. Na świecie żyje i występuje tylko jeden podgatunek człowieka, którego nazywamy Słowianinem, albo człowiekiem słowiańskim. Człowiek ten posługuje się językiem słowiańskim albo odsłowiańskim, bliskim aryjskim innym językiem. Czasami mówi jakimś językiem obcym, jako pierwszym, to jest od urodzenia, ale ten człowiek ogólnie i jako posługujący się językiem obcym występuje tylko w dwóch podgatunkach genetycznych, dwóch odmiennych formach genetycznych. Składa się on z dwóch grup genetycznych pochodzących w linii męskiej od genomu haplogrupy YDNA, R1A oraz I. Grupy te w dalekiej przeszłości podjęły na skalę całej planety brzemienną w skutki decyzję. Powtórzmy więc. Tak więc człowiek ten czasami mówi jakimś językiem obcym, jako pierwszym, to jest od urodzenia, ale ogólnie jako posługujący się językiem obcym występuje tylko w dwóch podgatunkach genetycznych, dwóch odmiennych formach genetycznych. Składa się on z dwóch grup genetycznych pochodzących w linii męskiej od genomu haplogrupy YDNA R1A oraz grupy I. Grupy te w dalekiej przeszłości podjęły na skalę całej planety brzemienną w skutki decyzję o współistnieniu i tę decyzję wcieliły w życie tworząc etnos, który dzisiaj znamy jako Słowiańszczyznę. Te dwie grupy ludzkie, dwa ludy matki Ziemi stworzyły niegdyś wieloplemienną wspólnotę. Pierwszy lud o HGYDNA R1A1 nazywany jest dzisiaj przez nas prasłowianami lub przez część osób, które tej nomenklatury nie przyjmują, określany jest jako Scytowie lub Scyto-Sarmaci lub Aryowie albo Indo-Europejczycy. Pochodzą od niego ludy o języku aryjskim, satemowym.
Drugi lud o HGYDNA i to Staroeuropejczycy, których język dał swój istotny wkład we wspólny język Ariów, Scytów. Ariów, czyli Scytów, równa się Prasłowian, tworząc nowy język i etnos słowiański. W części północno-zachodniej, w Skandynawii, jest to bardzo wyraźnie widoczne. W części południowo-wschodniej mniej wyraźne, ale przede wszystkim dlatego, że tak bardzo niewiele zachowało się śladów języka scytyjskiego, iż trudno o wystarczający materiał porównawczy, aby stwierdzić skalę przemian dokonanych w języku scytyjskim przekształconym w starosłowiański pod wpływem ludu Dawanów, Drzewianów, Draków, czyli Staroeuropejczyków. Język starosłowiański w toku powtórnej wędrówki do Azji około 1800 do 1500 roku przed naszą erą uległ transformacjom pod wpływem języków semickich, z którymi zetknął się i innych, np. drawidyjskich, i uformował się w Persji i Indiach oraz w innych częściach Azji w ten, który znamy współcześnie, hindi, perski, pali i inne. Gdzieniegdzie, np. w zetknięciu z Mogołami, Mongołami i Turkami, wręcz niemalże zaniknął, przekazując swój wkład do języka tureckiego, częściowo chińskiego i mongolskiego oraz ludów syberyjskich. Przypadek ludów syberyjskich o HGYDNAN jest bardzo szczególny i ciekawy, bowiem ich język jest tak mocny, że mała populacja tego ludu przekazała go słowiańskim, w większości genetycznej Węgrom, zachowała go jako nienaruszony pośród mało liczebnych ludów Syberii i Finów oraz wpłynęła znacząco na kształt języka Turków i Mongołów. Także grupa ugrofińska w sposób szczególnie jaskrawy wpłynęła na język słowiańskich, w cudzysłowie, w większości genetycznie Bałtów, którzy stali się odrębną grupą językową grupą, pośrednią między Finami i Słowianami. Tak jak lud turecki stał się pośrednim między ugrofinami, Słowianami, a Mongołami i Chińczykami. A więc jedna z tych grup, które utworzyły wspólnotę kulturową i językową, jest aryjska R1A, a druga jest kompletnie niearyjska, bo staroeuropejska I. Oczywiście Słowianin ma też swoje charakterystyczne markery matczyne, żeńskie MTDNA, podają tutaj ich nazwy, ale nie będziemy tutaj rozwijać ich genealogii. Wywodzą się wszystkie z MTDNAN oraz R, a są to głównie MTDNAI, J, W, K, U, T oraz X. Żeby już nie wprowadzać niepotrzebnego chaosu myślowego. Grunt, że są i są tak samo charakterystyczne jak męskie DNA. Ten konglomerat, bardzo ciekawy, aryjsko-niearyjski, stworzył grupę językową Słowian. Ludzie o HGYDNA R1A1, czyli Scytowie, zdominowali ten układ językowo. Drudzy I1 oraz I2 dołożyli jednak swoją cełgiełkę do języka prasłowiańskiego scytyjskiego i powstało to, co znamy i czym się posługujemy w zapisach od tysiąca lat. Wszyscy ludzie na świecie, którzy w sposób naturalny nabyli umiejętność posługiwania się językiem słowiańskim, są Słowianami i mówią jednym wspólnym dla nich wszystkich językiem, mówią po słowiańsku. Znaczy to, że nie istnieją żadne sztucznie utworzone w XIX wieku języki tzw. narodowe, czeski, słowacki, łużycki, bułgarski czy serbski albo kaszubski. Nie istnieją jako odrębne, naturalne języki. Są to tylko gwary jednego wspólnego, przyrodzonego języka. Zdecydowana większość ludzi haplogrupy R1A oraz I2 posługuje się językiem słowiańskim. Na dole macie tutaj link w opisie. Możecie zajrzeć sobie do mapek, które pan Białczyński podaje. Stwierdzenie, że jest tylko jeden język słowiański, dla niektórych ludzi może być odkryciem, zdziwieniem albo szokiem, ale dla osób przygotowanych na tę wiadomość, choćby krótkimi studiami nad rozwojem i charakterystyką języka mówionego i pisanego, nie będzie to żadna rewelacja.
Słowianie całego świata mówią jednym słowiańskim językiem, posługując się jego kilkoma gwarami. Istnieją też na świecie grupy bardzo duże, Hindusi i Irańczycy, którzy posługują się blisko spokrewnionymi językami odsłowiańskimi. To jest tak zwana liga satemowa, gdzie na liczbę 100 mówi się 100, a nie cent, c-n-t, grupa kentumowa, cent czyli kent, tak. Ja tę tak zwaną ligę nazywam Sistanem, grupą satemową, a należą do niej także Bałtowie, Węgrzy, Rumuni i Albańczycy i inni. Weźmy sobie mapę świata i usiądźmy wygodnie, żeby przyjrzeć się rozkładowi R1A1 i zróbcie sobie to później, zaglądając do artykułu pana Białczyńskiego. Z przedstawionych do tej pory w tym artykule liczb i map populacji oraz kultur archeologicznych wynika, że Słowianie zajęli olbrzymi obszar świata, jego najżyźniejsze ziemie rolne, Europa i Azja oraz największe możliwe pastwiska, Wielki Step. Zajęli niszę ekologiczną klimatu umiarkowanego, idealnie nadającą się do życia i zapanowali nad całym tym obszarem. Rozwinęli na tym obszarze hodowlę zwierząt i uprawę roli, osiodłali konia, zaczęli używać go jako środka lokomocji, oswoili bydło, opanowali produkcję przetworów mlecznych, dokonali wynalazków koła, wozu, rydwanu, żaren, opanowali wydob brązu i uszlachetniony wydob żelaza. Produkcję dającej przewagę broni stworzyli sprawne armie zapewniające bezpieczeństwo i taktyki umożliwiające podboje zbrojne. Rozwinęli handel, wprowadzili do użytku chleb, makaron, herbatę, tkaniny z lnu i konopi, barwniki, używki, kiszonki, przetwory, opanowali rzemiosło złotnicze, opanowali budownictwo z drewna i kamienia, przy pomocy którego zbudowali liczne miasta z kamienia i z drewna, grody obronne i fortyfikacje. Współtworzyli najstarsze kultury archeologiczne Eurazji, byli twórcami najstarszego znanego pisma Winka i innych rodzajów zapisu. Stworzyli opowieści mityczne opowiadające o ułożeniu świata przyrodzonego, które dały podstawy wielu mitologiom. Wykonywali obserwacje astronomiczne i tworzyli kalendarze oraz systemy liczenia, które dopiero dzisiejsza matematyka i fizyka oraz astronomia dościga z użyciem zaawansowanych technologii, na przykład komputerowej, w nawiasie dysk z Nebry. Dokonali tego wszystkiego ponad wszelką wątpliwość. Oni dostworzyli Persję i stali się kastą zarządzającą całym półwyspem Indii. Oni i ich Amazonki były postrachem Egiptu, Judei i Grecji. Oni to nie dopuścili zsemityzowanych Persów, Dariusza Wielkiego i zafrykanizowanych Greków, Aleksandra Macedońskiego za linię Kaukazu i Dunaju. Oni to nie pozwolili na wejście tam później Rzymianom. Wreszcie to oni dokonali podboju Rzymu i wielokrotnie powstrzymywali próby ekspansji i odrodzenia post-Rzymu opartego na chrześcijaństwie. Oto jest słowiańszczyzna, która swoje korzenie ma w północnej Atlantydzie, w nawiasie Wontlądtydzie, kraju Wontów, Wendów, Wenetów. W Wielkiej Tartarii, Wielkiej Scytii, Wielkiej Sarmacji, w Kaganacie Hunnów i państwie Awarów, Wielkomorawie i Królestwie Jagiellonów, w Wielkiej Rosji i współczesnej Słowiańszczyźnie. Myślę, że każdy, kto dotarł do tego miejsca artykułu i przebrnął przez wszystkie dotychczasowe przedstawione mapy i ich opisy, otrzyma już dosyć dowodów na odwieczność, starożytność, potęgę genetyczną i kulturową oraz integralność człowieka zwanego Słowianinem z resztą ludzkiego, człowieczego, cywilizowanego świata. Otrzymał także zasób niesłychanie budujących faktów potwierdzających udział Słowian. Istów Bałtów, istów w nawiasie Bałtów, Dawanów w nawiasie Traków i Daków, Indów i Persów we współtworzeniu przez wieki wszelkich możliwych kultur archeologicznych i wszelkich możliwych zdobyczy cywilizacyjnych Eurazji.
Myślę, że otrzymał też wiedzę, która rozświetla mroki tajemnicy wokół pochodzenia i rozwoju słowiańszczyzny w głębokiej przeszłości, mroki co do jej ciągłości kulturowej i ciągłości tradycji. Myślę, że posiadł wiedzę, która pozwala mu się wyleczyć z kłopotów tożsamości i choroby zwanej chorobą słowiańską, czyli z uporczywym brakiem zakorzenienia i poczucia ciągłości oraz kompleksem niższości, wynikającym z wbitego nam w głowy przeświadczenia, że Słowianie wyłonili się z bagien i puszcz około X wieku i zostali ucywilizowani przez misjonarzy Światłego Imperium Postrzymskiego Narodu Niemieckiego poprzez chrzest powszechny. Nie wierzcie też, że spadli na ziemię w VII wieku z Awarami albo że przybyli w V wieku z Hunami, ani w to, że cywilizację Wielkiego Stepu stworzyli koczownicy i barbarzyńcy. Myślę, że pozwala ta wiedza spojrzeć wreszcie prawidłowo na własny rozwój Słowian, na ich miejsce w świecie, którego nie osiągnęli żadnym cudem ani przypadkiem, lecz jest im ono przynależne z samej zasady, przyrodzone i potwierdzone przyrodniczo na podstawie wielowiekowego zasiedzenia i wielowiekowej ciężkiej pracy naszych dziadów na tym obszarze, który otrzymał od Matki Przyrody pod swoją opiekę jako miejsce do życia. Przez naszych dziadów z krwi, których pochodzimy, co nie jest możliwe do zaprzeczenia ani zaklęcia na zasadzie żadnej propagandy i faszystowsko-nazistowskiej teorii wyższościowej post-Rzymu. Nasi dziadowie, którzy to wszystko zostawili nam w spuściźnie, poświęcali całe życie, by przetrwać na tym przydzielonym im przez bogów fragmencie lądu białego i Mazji. Wiele pokoleń pracowało w pocie czoła, by zbudować w tym fragmencie świata cywilizację, którą bez wstydu można nazwać północną kulturą Wielkiego Stepu i Wielkiego Boru. Ta cywilizacja oparta była na plemiennym wzorcu, była decentralistyczna i nie zawierała zasadniczo modelu pan-niewolnik aż do okresu chrześcijaństwa. Było to społeczeństwo wolnych współobywateli. Myślę, że pokazaliśmy także przez tych kilka map, że współczesna kultura słowiańska ma swoje korzenie w Polsce, która była po starej kolibie Zerywanów nad Morzem Aralskim i na Syberii oraz po drugiej nowej kolibie naddunajskiej, adriatyckiej, trzecią kolebką słowiańszczyzny, tej słowiańszczyzny, która odbyła drogę powrotną do Mazji i stworzyła Persję Parnów oraz Indię Kszatryjów, a potem stworzyła też Wielką Rosję. Myślę, że nasi dziadowie, wszystkie te niezliczone pokolenia przodków, które wydały nas ze swego pnia, z pnia DNA, z pnia świadomości nieskończonej, z pnia tego nieskończonego drzewa świata, jako swoje współczesne, najlepsze pod słońcem owoce, oczekiwaliby od nas, że tego dziedzictwa my, ich dzieci, nie roztrwonimy. Myślę, że nasi dziadowie życzyliby sobie, abyśmy zawsze pamiętali o korzeniach tego drzewa, czyli o nich i ich pracy, i nie zapomnieli nigdy o tym, kim jesteśmy oraz co posiadaliśmy i jaki wkład w życie i rozwój cywilizacji człowieka wnieśliśmy. Myślę, że każdy, kto dobrnął do tego miejsca, jednocześnie też posiadł wiedzę na temat wielkiej mistyfikacji, z jaką mamy do czynienia względem słowiańszczyzny od początku rozwoju epoki nauki aż do współczesności, w której pokutują relikty nierozerwalnego związku nauk humanistycznych z propagandą nacjonalistyczną. Dlaczego świat z uporem maniaka powtarza, że słowiańszczyzna to wielki, niecywilizowany kawałek świata, to gorsza część Europy i azjatycka dzicz? Dzieje się to za sprawą nauki i w majestacie nauki, sprzężonej z aparatem przemocy państwa i schyłkową strukturą społeczną feudalną, systemem pan-niewolnik, zwanym dzisiaj kapitalizmem. Nauka powtarza te propagandowe twierdzenia Zachodu, powiela je i nadaje im status prawdy, gdyż nadal tkwi w pierworodnym błędzie materialnym, który doprowadził do pokawałkowania wiedzy, defragmentacji świata na poszczególne dyscypliny i zamknął owe dyscypliny arbitralnymi granicami. W ten sposób humanizm przestał stosować w swoich rozumowaniach, przy formułowaniu teorii i w dowodzeniu racji narzędzia spoza kręgu humanizmu, takie jak matematyka, a dzisiaj genetyka. Dziedziny takie jak historia czy archeologia stały się zlepkami faktów i domniemań, dowolnych interpretacji i polem manipulacji propagandowych podporządkowanych ośrodkom posiadającym pieniądze oraz władzę.
Powiedzenie, że historię piszą zwycięzcy, jest idealnym potwierdzeniem tego zwyrodnienia nauki. Współczesna nauka humanistyczna jest wyrosłą z nacjonalizmów, zdeformowaną przez tezy propagandowe, płynną zbieraniną faktów i półprawd oraz całkowitych zmyśleń nieopartych na żadnych dowodach. Jest zbiorem hipotez i teorii wyssanych z palca lub opartych na kruchych podstawach i logice, którą możemy łatwo dzisiaj zakwestionować. Na przykład dominujący w rozumowaniu nauk archeologicznych czy etymologii obraz rozpowszechniania zdobyczy kulturalnych i cywilizacyjnych w drodze podboju, jako głównego bądź jedynego narzędzia rozpowszechniania nowinek i innowacji, był obrazem obowiązującym w XIX wieku, kiedy formowały się nauki humanistyczne. Dzisiaj wiemy, że podbój, zbrojna forma opanowania jakiegoś terenu, nie jest wcale głównym narzędziem upowszechniania się nowości. Widać to dobrze współcześnie, kiedy nowinki są adaptowane równie dobrze w komunistycznych Chinach przez samych Chińczyków, a nie pod wpływem brytyjsko-amerykańskiego kolonializmu. Ten obraz świata, ufundowany przez XIX-wieczną naukę, jest nieprawdziwy, o czym wielokrotnie już tutaj pisaliśmy i mówiliśmy. Skoro tak jest, zapyta ktoś, to dlaczego nie uczy się nas o tym w szkołach? No właśnie. Zapytajcie o to tych, których wybiera się do Sejmu, a którzy podobno mają nas reprezentować. Zapytajcie, dlaczego w ogóle nie chcą uczyć historii. Zapytajcie, jakiej historii wciąż uczą. Zapytajmy ich wspólnie, co zrobili, żeby odkłamać obraz przeszłości i przywrócić Polakom, Słowianom godność oraz poczucie zakorzenienia. Zapytajmy ich, czy przyłożyli kiedykolwiek rękę do rozpowszechniania w świecie tej wiedzy, którą tutaj rozpowszechniamy. Czy dali choć złotówkę na którąkolwiek książkę o mitologii Słowian, o wierze przyrodzonej słowiańskiej, o wierze przyrody? Czy podarowali z dóbr państwa polskiego hojną ręką chociaż jeden kawałek ziemi pod świątynię światła świata, pod jakąkolwiek świątynię wiary rodzimej? A przecież tak lekko rozdają naszą własność pospolitą, wspólną Kościołowi z pustyni. Zapytajmy ich, czy propagują słowiańską rodzimą kulturę i obyczajowość? Myślę, że znamy odpowiedzi na te pytania. Oni nie chcą, byśmy się odrodzili jako naród słowiański. Oni są zapiekłymi wrogami narodu polskiego, narodu słowiańskiego, wrogami przyrody, wrogami wiary przyrody. Nawet jeśli deklarują się jako myślący ekologicznie, to w głębi duszy są wrogami ekologii i wszystkiego, co zielone. Wszystkiego, co prowadzi do poszanowania przyrody. Nie pora tu jednak na załamywanie rąk nad stanem ich umysłów, bowiem ich dni są policzone. Pomyślmy raczej pozytywnie o tym, co wynika z przedstawionych w tym artykule filmów, z tego, co tam powiedziano, z tego, na co wskazuje fizyka współczesna, z tego, co czujemy, z tego, co wynika z wielkiej zmiany 21.12.2012. Pomyślmy, jakich narzędzi użyć, by dokonać zasadniczych zmian w otoczeniu i jak zastosować praktycznie całą tę wiedzę. Jakie wnioski możemy wyciągnąć, jeżeli uznajemy taki obraz świata i dziejów Słowian, jak przedstawione powyżej. Pierwszy wniosek wydaje się prosty i oczywisty, lecz będzie znów szokujący. Jesteśmy tym, kim jesteśmy i znajdujemy się w takiej fazie rozwoju, w jakiej się znajdujemy, oraz zajmujemy taki obszar, jaki zajmujemy, oraz stanowimy taką część światowej populacji ludzi, jaką stanowimy. Dlatego taka jest nasza zbiorowa i indywidualna świadomość nas samych, samoświadomość grupowa. To znaczy, że stan ogólnej naszej świadomości słowiańskiej pozwolił nam znaleźć się w tym właśnie miejscu świata i jego cywilizacji, w jakim jesteśmy. Drugi wniosek. Świadomym oddziałaniem niewielkich grup stanowiących 1 promil populacji możemy zmienić świat materialny wokół nas. Zobaczmy, jak wielki wpływ na świat miały jednostki wyrosłe w naszej kulturze. Pojedyncze osoby, takie jak Mikołaj Kopernik, Immanuel Kant, jak odkrywczyni Radonu, Maria Skłodowska-Curie, jak słowiańscy wynalazcy i naukowcy, także artyści, którzy dali światu wiele kulturalnych przełomów. Byłyby to dziesiątki nazwisk, które musiałbym tutaj wymienić. Nazwisk formatu Chopina czy Strawińskiego. Wniosek trzeci. Każdy z nas naprawdę posiada poprzez własną świadomość i użycie jej
jako narzędzia wpływ bardzo wielki na kształt materialny środowiska wokół nas i na realizację własnych indywidualnych celów. To nasze środowisko, to niemała zaściankowa Polska wykrojona przez Stalina, lecz całe nasze dziedzictwo od Kamczatki do Atlantyku. Cały świat, w którym żyjemy, to dzisiejszy obszar naszego słowiańskiego plemienia. To mamy zagospodarować. Nasze płacie azjatycko-syberyjskie wystarczą na pokolenia. Przecież nasza ziemia jest tam wszędzie, gdzie są Polacy, Słowianie i ich własność. Czwarty wniosek. Powinniśmy zrobić wszystko, aby upowszechnić tę wiedzę, jaką posiadamy pośród wszystkich Słowian na świecie. Wszystkich ludzi o słowiańskim pochodzeniu, o słowiańskich korzeniach, we wszystkich językach, jakimi się dzisiaj nasi genetyczni pobratymcy posługują. Pali, hindi, angielskim, niemieckim i innych. Wniosek piąty. Granica. Wspólnota języka mówionego, która w zasadzie sięga Niemiec, Skandynawii, Bałtów, Rumunów, Węgrów, Iranu, Indii i USA i innych krajów, na pewno obejmuje wszystkie języki mówione Słowian. Ta wspólnota językowa ułatwia nam formułowanie wspólne myślokształtów. Bo myślokształty, myślowe obrazy mają dwie składowe. Słowo, dźwięk, głoskę i melodię oraz obraz. Nasze słowa są wspólne w bardzo wielkim, podstawowym zakresie i wypowiadając myśl, emanując ją, posługujemy się w tym samym zakresie dźwięków i tym samym obrazem w obszarze 1 miliarda istnień ludzkich. Ten stan rzeczy ułatwia także przekazywanie sobie wiedzy bezpośrednio od świadomości do świadomości. Nie korzystamy przy tym z języka angielskiego, który jest teraz powszechnie używany do porozumiewania się werbalnego. Korzystamy z języka wewnętrznego, przyrodzonego naszemu duchowi. Niech tak po wsze czasy zostanie. Przekazujmy sobie wiedzę i informację każdą możliwą drogą. Wniosek szósty. Życie. Nasz język jest naszym skarbem narodowym. Skarbem narodowym jest też wiara przyrodzona Słowian, którą propagujemy. Dlaczego? Bo ona uczy nas, w jaki sposób rozmawiać z bogami, energiami, świadomością nieskończoną, światłem świata, którego jesteśmy częścią. Uczy nas poznawać siebie bez ograniczeń, uczy rozmawiać samemu ze sobą, uczy nas, jak być cząstką Boga i być samym Bogiem, jak dotrzeć do samego siebie, do swej najwyższej części rdzenia istoty świadomej. Wniosek siódmy. Szczęście. Zdążanie. Organizujmy wielką wspólnotę i wspólnie dotrzyjmy do jak największej liczby Słowian z wiedzą, którą tutaj przedstawiamy. Uczyńmy wszystko, by powstały liczne wydawnictwa, telewizja, radia, czasopisma, portale upowszechniające tę wiedzę. Twórzmy kulturę słowiańską, oryginalną, nienaśladującą Zachód, naszą, którą od nas będą brać inni. Wniosek ósmy. Spełnienie. Przy pomocy wspólnych aktów świadomości, przy pomocy wspólnoty informacyjnej i wspólnoty wiedzy dokonajmy wielkiej zmiany Polski. Działajmy wspólnie dla naszego bieżącego dobra i dla przyszłości. W ten sposób przez akty świadome i działanie świadome jesteśmy w stanie zmienić wszystko, jak chcemy i nadać krajowi pożądany, pomyślany przez nas kształt ziemi wolnej od destrukcji obecnej polityki i obecnego negatywnego światopoglądu od kultu śmieci. Czy tych wszystkich konstatacji, jakie znalazły się tutaj we wnioskach, nie słyszeliśmy już kiedyś? I czy są to rzeczywiście całkiem nam obce słowa? Ja, jakbym to już słyszał tysiące razy. Nie, nie są nowe. Rzeczywiście mówimy o tym i powtarzamy te sekwencje od dawna. Rzecz w tym, że na te postulaty bardzo dobrze znane musimy spojrzeć inaczej, od strony sprawczej siły naszej indywidualnej, osobistej świadomości. Na koniec przytoczymy dwa artykuły i fragmenty dyskusji, które wnoszą do naszej wiedzy tę istotną wartość, iż potwierdzają, że przede wszystkim Słowianie mają problem ze swoją słowiańskością i z jej umiejscowieniem w strukturze dziejów świata oraz w odpowiednim miejscu współczesnej układanki tego świata. Potwierdzają też one wspólne nam wszystkim poczucie manipulacji prawdą w przeszłości i obecnie. Potwierdzają naszą obserwację, która nie jest tylko naszą specyficzną obserwacją rodzimowieców, ludzi mających rzekome poczucie mniejszości, a w związku z tym spojrzenie ksenofobiczne i upatrujące zagrożeń tam, gdzie ich nie ma. Te artykuły potwierdzają także, że Polska i Polacy nie potrafią się odnaleźć w zawierusze dziejów i szczególnie mocno odczuwają słowiańską chorobę polegającą na braku poczucia przynależności
do określonego kręgu tradycji i ciągłości dziejowej. Potwierdzają konieczność integracji ruchu narodowego wokół kwestii przywracania poczucia zakorzenienia wśród Polaków i szerzej Słowian. Potwierdzają istotność pracy, jaką tutaj dokonujemy dla krzewienia wiedzy o Słowianach i ich roli, miejscu i dziejach oraz prawdziwej, rdzennej wierze przyrodzonej Słowian. Wreszcie artykuły tej dyskusji potwierdzają, że każdy, kto dotyka tematu słowiańszczyzny, musi się liczyć z zapiekłym kontratakiem tzw. Europejczyków i tzw. ludzi o korzeniach sięgających roku 966. Potwierdzają też, że dyskusje, jakie się u nas na blogu toczą, toczą się także gdzie indziej przy okazji takich artykułów. Nie są naszą specyfiką blogu Wiary Przyrodzonej Słowian, ani naszego ruchu rodzimowierczego. Pamiętajmy, że wiarę przyrody wyznaje co najmniej 420 milionów Słowian, potomków i nosicieli krwi o haplogrupie YDNA R1A1 oraz I. Nie jesteśmy żadną mniejszością, a nasza słowiańska wiara, odrzucając pośrednictwo kapłanów i przyjmując światopogląd naukowy, może stanowić wzorzec nowoczesnego podejścia do kontaktu człowieka z Bogiem, Boga w człowieku, z Bogiem nieskończonym i człowieka z człowiekiem samym w sobie. I dalej są artykuły podane. I myślę, że nie będę ich dalej czytać. Zostawię linka. Zapraszam do czytania. Myślę, że najważniejsza jest tutaj ta odezwa pana Białczyńskiego. I to jest bardzo aktualne. To nie straciło na aktualności, także... myślę, że trzeba sobie wziąć do serca te rzeczy i działać, po prostu działać, robić to, co każdy może. Każdy ma inne talenty, jeden może mówić, inny może pisać, inny może tworzyć prezentacje, a jeszcze inny po prostu będzie dyskutował z własną rodziną na przykład, tak? I tyle. Wierzcie w siebie, nie gaście swojego wewnętrznego ognia, słowiańskiego ognia. Tyle ode mnie. Subskrybujcie, polubiajcie. Pozdrawiam, Joanna.